No i zostaje jeszcze kwestia nazwy, tak? No do tej pory jeszcze nie jest podjęta decyzja. Na dzień dzisiejszy, tak troszeczkę dowcipnie, będzie to Ja Wisła. Ale czy tak zrobimy, czy nie? Jeszcze, no jeszcze myśl. Że też jest to dokładne. No, albo imieniem żony, bo żona pójścia. Zaplanowałem wyprawę od Kazimierza, od Wisły na Morze Czarne. Na Morze Czarne. Andrzej Łagowski, mieszkaniec gminy Wisznice? Mieszkaniec gminy Wisznice. Jakoś gmina Wisznice mocno się z wodą nie kojarzy. Gmina Wisznice jeszcze się mocno z wodą nie kojarzy, mam nadzieję, że to się zmieni. Ja sam od paru lat pływam dopiero łodzią, ale myślę, że zarażę tym jeszcze parę osób. Kryzys wieku średniego? Tak mówi żona. Dokładnie tak, jest to kryzys wieku średniego. Na początku bardzo była sceptyczna do tej wyprawy. Na dzień dzisiejszy jest przekonana o tyle, że już nie zabrania. Być może nawet jakiś odcinek ze mną popłynie, ale to jeszcze się okaże. Powiedzmy właśnie o wyprawie. Dlaczego właśnie dzisiaj w Urzędzie Gminy w Wisznicach się spotkaliśmy? Dlatego, że wyprawa jest pod patronatem gminy Wisznice. Prosiłem o to pana wójta, pana Piotra Dragana. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo jest to też takie... Nabiera rangi. Nabiera rangi, dokładnie tak. Myślę, że też może mi to troszeczkę pomóc. Oczywiście pan gmina mi pomaga ile może, czyli właśnie zrobiła mi banderę. Jest to pierwsza w historii bandera gminy Wisznice. I też oczywiście pomaga mi z rozmowami ze sponsorami, tak? I jest to dla mnie bardzo, bardzo potrzebne wsparcie. Powiedzmy o samej wyprawie, bo będziesz płynął, przejdźmy na ty, zaproponuję, będziesz płynął tratwą. Tak, buduję tratwę, tratwa jest prawie 6-metrowa na 2,5 metra szerokości. Wyporność? Wyporność prawie 3 tony. Tak jak wyliczyłem, jest to 12 beczek po 240 litrów, więc wyporność 2900 kg. Na dzień dzisiejszy tratwa waży 700. Być może cała załadowana sprzętem, załadowana paliwem, jedzeniem, piwem bezalkoholowym, będzie ważyła w granicach 800-900 kg. Trasa? Trasa od Wisły, jeżeli mogę pokazać, od Wisły. Płyniemy do Bydgoszczy, w Bydgoszczy odbijamy, jest to droga międzynarodowa E70, droga wodna, płyniemy do Noteci, do Warty, do Odry. Od Odry, od strony północnej będziemy wchodzili do Berlina. Tu po drodze mamy bardzo ciekawą sprawę, jest to podnośnia, w której jest cały basen z wodą, z barkami, ze wszystkim podnoszony o 34 metry do góry. Jest to największa podnośnia na pewno w Europie, nie wiem czy nie na świecie. Później płyniemy kanałami do Dortmundu, do Renu. I no to właśnie najgorsze dwa odcinki, czyli Ren i Menzo, to odcinki, które płynę pod prąd. I to mnie troszeczkę przeraża, na pewno ten odcinek będzie trwał najdłużej, bo to będziemy myśleć około 2 tygodni. Bo tratwa w razie czego napędzana tylko i wyłącznie twoimi mięśniami. Absolutnie nie. Nie jestem typem sportowca. Tratwa jest napędzana silnikiem spalinowym, dokładnie Evinrude 9,8 konia. Dalej mamy kanał Main-Dunaj i od tego momentu zaczynamy już taką naprawdę najfajniejszy odcinek, czyli Dunaj. Dunaj będzie ponad 2,5 tysiąca kilometrów. Przez Austrię, Słowację, Węgry, Serbię, Rumunię, Bułgarię i kawałek mogę zahaczyć Mołdawii i Ukrainy. Mołdawia raczej nie, Ukraina oczywiście tak. Cel tej wyprawy? Morze Czarne. Morze Czarne, a jakiś ja przez... Ja wiem, wszyscy się pytają o to, czy jest to, nie wiem, dla chorych dzieci, czy jakieś inne. Nie, to po prostu jest moje marzenie, które chciałem zrealizować. Pomysł pół roku bez żony. No 2 miesiące bez żony, aczkolwiek jestem kierowcą, więc dla mnie jest to normalne, że połowę życia jestem bez żony. Czego oczekujesz w tym momencie? Jakiegoś wsparcia, trzymania kciuków, sponsorów? Oczekuję wsparcia na pewno też finansowego. Jest założona zrzutka.pl, zapraszam na mój profil na Facebooku, profil oczywiście Andrzej Łagowski. Tam można sobie odszukać posty ze zrzutką. No nie ukrywam, że są to koszty. Koszt wyprawy szacuje między 17 a 20 tysięcy złotych. Więc są to duże koszty. Dla normalnego zjadacza chleba, jakim jestem, no są one średnio osiągalne. Dzisiejsze spotkanie w Urzędzie Gminy to jest otwarcie jakiegoś etapu, zakończenie pewnego etapu?
I otwarcie i zakończenie. Na pewno zakończenie etapu budowy. Miałem taką nadzieję, że skończę już w 100%. Zostało mi dosłownie zrobić zadaszenie, więc już stoją podpory. Zostało zrobić parę rurek i rozciągnąć plandekę i elektrykę. Także potrzebuję jeszcze dzień, może półtorej, ale praktycznie mam 100% skończone. No i oczywiście rozpoczęcie już takich ostatecznych przygotowań, czyli już ostateczne sfinalizowanie wszystkich sponsorów, porozumienie ze wszystkimi sponsorami. No i chodzi mi o wsparcie wszystkich, bo tu liczy się każda kwota, 10 zł, 100 zł, wszystko jest istotne, bo to zbliża mnie wszystko do celu. To i jeszcze na koniec może za 2-3 zdania, no przez te 2 miesiące, jak będziesz mieszkał, jak będziesz żył. Na tej tratwie raczej apartamentów się nie spodziewajmy. Apartamentów nie będzie, będzie prysznic zrobiony, ale taki prysznic z worka, po prostu jest to prysznic turystyczny, tak zwany 20-litrowy, gdzie woda się sama nagrzewa od słońca. Woda pobiera nas rzek. Z tym, że ostrzegam, bez zasłonek. Z moim wyglądem jest to trochę ryzykowne, ale co zrobić. Oprócz tego będzie stał namiot. Będzie zadaszenie oczywiście, zrobione bardzo lekkie, będzie stał namiot. Nie buduję żadnego wielkiego domku, bo to wszystko jest ciężar, który będzie mnie spowalniał i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu namiot. Rozkładam na natwie namiot, kuchenka mała, gazowa, lodóweczka i to wszystko. Średnich poziomów wód ci życzymy i dobrej pogody. Dziękuję ślicznie. Dzięki. Patronujemy przedsięwzięciu pana Andrzeja Łagowskiego, naszego mieszkańca, który 3 maja zaczyna swoją wędrówkę, zaczyna płynąć z Kazimierza Dolnego do Morza Czarnego. 5000 kilometrów przed nim do pokonania. Wielka duma, że nasz mieszkaniec porywa się, natomiast śmiałek ogromny. Samotnie przez 2 miesiące, 5000 kilometrów, kilkaset kilometrów płynięcia pod prąd. Jak sam mówił, nie wie jak to będzie, jak przejdzie, bierze pod uwagę też, że niestety będzie musiał wodować łódź i przez jakąś część na lawecie, tak, holować na lawecie. Także ogromne przedsięwzięcie, gratulujemy, no i cieszymy się, że to pod patronatem gminy Wisznice. Ta łódź, ta tratwa nadal nie ma nazwy, może jakiś pomysł na jakiś konkurs gminy? Ja proponowałem, by to było imię żony pana Andrzeja, nieśmiało. Bo wspiera go w ogromny sposób. Pan Andrzej mówi, że być może będzie to Jawisła. Ja myślę, że jeśli ktoś podrzuciłby do gminy Wisznice lub do pana Andrzeja dobry pomysł, to kto wie, może to byłoby imię właśnie to podrzucone nam. Okazuje się, że bycie mieszkańcem gminy Wisznice pomaga w spełnianiu marzeń. Ja myślę, że pan Andrzej to sam sobie pomógł w spełnieniu tego marzenia, natomiast w momencie, kiedy przyszedł i poprosił, mówił, że największy problem to widzi w sponsorach, to rzeczywiście próbowaliśmy pomóc na tyle, żeby znalazł sponsorów i okazuje się, że i sponsorzy, no może nie ma wszystkich środków jeszcze w tym momencie, ale sponsorzy, zrzutka.pl, to wszystko powoduje, że na pewno dojdzie do tego rejsu.